Siemano, witam was na kanale Family Graj w Dying Light 2 Stay Human. Lecimy z tematem. Uzbierzemy szybko dary natury, bo akurat tak się złożyło, że rozpoczynając grę wrzuciło mnie w tej kryjówce nocnego biegacza, którą odkryliśmy w zeszłym odcinku. Co ja zrobiłem? Altem coś tutaj zmieniłem. Dobra, tylko opcja. Idziemy z głównym wątkiem. Jest noc, mam nadzieję, że uda mi się przemieszczać tak, żeby mnie żaden skurczysyn nie zobaczył. Bo mamy godzinkę, moi drodzy, 20:30, także noc jest młoda. Może się przespać tu najpierw. No, prześpię się, będzie zawsze bezpieczniej. Wiecie, że akurat jeżeli chodzi o moje granie, to bezpieczeństwo nader wszystko. Niech sobie walnie w kimono. No rana. I rano polecimy ogarniać temat z tymi zaginionymi lampami UV. No. Premia nocna tam dużo, ale zawsze coś. Patrzcie, gdzie ja teraz... Tam idę. Czasem jednak ta noc tutaj jest dosyć mądrze zrobiona, bo czasem tutaj w nocy wiadomo, że jest lepiej się poruszać w niektórych lokacjach niż za dnia. Ale jeżeli nie muszę, to wolę się poruszać za dnia. Miałeś się tam złapać, mordko, Aiden. Tam jest jakiś kozacki mural. Co on się... A on tego się złapał. Spoko, nawet tego nie zauważyłem. Chodzi mi o ten tutaj mural. Tylko tu i tam. Żaden z ciebie. Tam jest. Hop. Hop. I mamy to, proszę państwa. Ślepa królewna. Zobaczmy. Przedmioty kolekcjonerskie, graffiti. W martwoniku powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie. No fakt, ślepa królewna. Jaki, kurczę, znak naszych czasów, nie? No i tak. Oj tak, oj tak. Dołem polecieć? Cię. Nie da rady, tak jak chciałem. Ale tak jednak już da. Spoko. Kto to tak brzydko mówi? Tam jest mostek, dobra, górą. Oni tu są, skurkowańcy. Dobra, zostałem namierzony. Nie wiem, jak on się tu dostał. Ale ja już bym chciał się stąd wydostać. Bardziej, że ten jest dosyć sporawy, ale dobra, padł. Także tylko ty zostałeś. Chodź. Stracił głowę. Bardzo efektowny sposób. Dobra. Wiem, że będzie gorzej. Nie było tak źle. Nie było ich też dużo, ale jednak levelek mieli czwarty, więc to już jest pewnego rodzaju wyzwanie. Myk. Szybkie przeszukanko.
To tam się tak oznaczyło ładnie. Mam nadzieję, tak kogoś tłuczę. Kurczę, może bym go z łuku ściągnął w sumie. Przy okazji bym zrobił, wiecie, coś pożytecznego. To ona nie doleciała? To tu typa. Albo ja go zabiłem. Nie wiem, nieważne. Ale to zrobił. Normalnie aż miękkołem pod nogami. Jeszcze taki kawał? Zagajniczek, na którym bym chciał sobie wylądować. Oj, są bandyci w zagajniczku. Tutaj wlezę, to mnie zobaczą. A nie, to nie bandyci, to zombiaczki. Dobranoc. Grzybki to już przy moim poziomie tak średnio mi coś dają, ale jednak będę też je zbierał. Jak nie zużyję, to sprzedam. Jakoś tam zostaną spożytkowane. Czużnik. Jeszcze piórka gdzieś powinny są. Teraz jak się bawię łukiem, to piórka jak najbardziej się przydają. Czekajcie. To 42 metry. Czemu nie wskoczysz? Co on tu wyczynia? Daj jeszcze jeden. Jeszcze nie wskoczy, no. Patrzcie. A tu wskoczył, a to ta sama wysoka. I weźcie to zrozumcie. Przelecę nad kanałem, czy nie przelecę? Większa wysokość zawsze. No dobra, spokojnie, przelecę z zapasem. Gdy to tu trzeba było? Nie. Tu gdzieś. Nie bardzo rozumiem, czy to jest pode mną. Jest gdzieś pode mną coś. Czy ja dotarłem na... Kurczę, na ten. Na ten statek. To do tego metra będzie trzeba. Tak mi się coś wydaje, tylko teraz gdzie było wejście do metra? Najszybciej byłoby się przenieść, nie? Oj, ludzie, ludzie. Czekajcie. W roli szpiega. No ale ja jestem tu. To mi pokazuje gdzieś tam. Trzydzieści sześć, trzydzieści dwa. Oni co tu palują na nich? Może bym wam pomógł, chłopaki? Co wy mnie też? Co tu się wydarzyło? Ja im pomogłem. Co oni?
Halo. Nie ma takiego bicia. Chyba jakieś jebane jaja. No raczej. Zobaczymy, czy zaatakują mnie wszyscy. Dostałem skurczu. Dostał skurczu. No co wy, chłopaki? Git jest. Nie wiem, o co wam chodzi. Zaatakują mnie, jak tu wyjdę? Spoko, dobra. Aby nie było tu żadnych renegatów. Ja muszę się mordo dostać do metra i ja to najszybciej zrobię w ten sposób. Takie trochę wiem, jakieś dziwne, nie wiem tam, kurczę, czemu nie mogę znaleźć tego metra. Nieważne, tu ktoś stoi. Ktoś tu jest. A ja jestem. Stacja zamknięta. Coś się rozmawiajmy. Stało? Sorry, Aiden, nie możemy cię przepuścić. Ja tam bym cię wpuścił, ale Matt nie życzy sobie odwiedzin nawet samego Pana Boga. Nawet Pana Boga. Major gada tak, kiedy coś jest ściśle tajne. Więc pewnie takie jest, skoro nie raczyli nas wtajemniczyć. Ale nie zamierzam w to wnikać. Rozkaz to rozkaz. Ja mam go wykonać. Tak więc... nikt nie wejdzie. Okej, okay, czyli będzie się trzeba jakoś tam dostać. Dobrze powiedziane, rozkaz to rozkaz. Ten mu tam propsował teraz będzie. Ole mu powiedziałeś, ziomek. Ohoho. Dobra, tu jest moja sypialnia. Kurczaczki. Trzebu żadnego wentylacyjnego nie widzę. A tu pewnie będzie jeszcze nieoczyszczone, czy... to się okaże. Ja tędy chominę? Wątpię. Ale jest szyb. To ja tędy przejdę. Jak coś czuję. Sobie przeszukam najpierw całą tutaj miejscówkę. Tak obstawiam, że tędy tam dolezę. Tylko nie dał złapać. Gotowe. Czekamy tylko na Mata. Już jestem. Wszystko spakowane, szefie. To ruszamy. Nie ma czasu do stracenia. Wszystko w porządku, majorze? Tak, tak. Ty wujmusz wpadła, o co tu chodzi. Przylazłem zapewne. To aktywowałem. Tu nic nie widzę. Teraz się okaże, że ja wracam tam, skąd przylazłem. Tak?
Nie róbcie sobie jaj. Ja wróciłem. O, debil. Dawaj do góry. Jak ja to się zagubiłem się przestrzennie po prostu jakoś. Nie wiem, jak ja to zrobiłem centralnie. I dobra, teraz tak. W lewo są tu oni. Prawo. Prawo jest zejście. Nie wyskoczy, więc musi tu spaść. Lepsze jest to, że czy jestem w ciemnościach, czy nie, to w ogóle mi się tu nie aktywuje zmiana, nie? W zombiaczka. Nie wiem, czy to niedopatrzenie, czy to tak miało być, to brak zasilania. Żyję, że ja później będę musiał tu po coś przyjść. Trudny zameczek, trochę pewnie się połamie od pików. No patrzcie, poszło. Szybko, łatwo, przyjemnie. Maska snajperska, zobaczmy co to fajnego jest. To jest to. 5-9 do zmysłu przetrwania, czas rozpoznania, koszt wytrzymałości, obrażenia broń dystansowa. Ja zostanę przy tej. Jest spoko. Dokąd to są drzwi? Kurde, mają aktywny pociąg w metrze? Jak to jeździ? Ma fakuje skrzynię na pociąg. Jakimś cudem go uruchomił. No, z pomocą moich ludzi. Nie wie, że na większości tras nie ma zasilania. Wsiadaj. Zobaczymy, gdzie wsiada, jak on odjeżdża. Pociąg odjechał. Czyli jednak próbuje. No, co dalej, Juan? Idź na zewnątrz. Ja włączę nadajnik. Spokojnie. Dzięki nadajnikom zobaczymy, dokąd wiozą te lampy. Matt jest przebiegły, ale nie tak przebiegły jak my. Na zewnątrz, łatwo powiedzieć. Najpierw trzeba skroić wszystko. Dobra. Musiał w końcu któryś pęknąć. Uwaga. Minimalne ruchy mychą i już jest lipa, nie? Rękawice snajperskie. Co, ja tu cały zestaw mogłem znaleźć taki snajperski. Szkoda, że to się jakoś nie kumuluje, w sensie nie sumuje, jak to się jedno z drugim zakłada, że nie ma jakichś bonusów, nie? Tak jak wiecie, w Diablo na przykład było, że jak się założyło tam z zielonych setów konkretny set, to każda kolejna zakładana rzecz z tego setu dodawała tam do statystyk, nie? Tutaj tak nie ma. Dobra, mam nadzieję, że nie zostanę wykryty. Nikt mnie tu nie cupnie. Paczki sobie poszli, więc ja mam teoretycznie swobodne przejście z powrotem. Zaraz spróbuję się... spróbuję zapamiętać miejsce wejścia do tego kurczę metra. Bo ja od góry nie mogłem go znaleźć. Namierzam sygnał. Kurczę, centralnie na przeciwko. Jak ja tego nie widziałem. To znaczy, że się śpieszy.
Musimy się dowiedzieć, co knuje, Aiden. Tak, ja nie widziałem, że już znowu nie widzę, nie? No bo tu jest. Co, ja mam jakąś czasówkę? Czy wieczór znowu nagle przyszedł? Dogoń pociąg. Serio? Dogoń pociąg. Kto sobie wymyślili teraz misję? Przygotujcie się na dalszy ciąg lamienia z mojej strony. Tu jest wieża z ultrafioletem, więc spoko. Jak ja? Mam, jak się chamsko doczytał, chłop. Tam gdzieś muszę to. Tu już jest noc, więc będą też krzykacze. Będą, są. Smacznego. Już jest pierwszy. Juan, pociąg stanął. Nic dziwnego. Mówiłem Matowi, że na większości tras nie ma zasilania. Spróbuj wejść do środka. Dawaj, dawaj, Aiden. Teoretycznie jest niedaleko ten pociąg. Tam gdzieś, dobra. Ja to sobie na takim patencie zrobię. Czuję lekki stres, nie powiem, że nie. Pakuj się tam szybko, a nie czekasz. Na co czekasz? Cię przyjdą zjeść? To nie są fale takie przechodzić. Zaraz mnie tu zniszczą. Skakuj tam, ej. Jeszcze lepiej. O matko. Kurwa. Juan, pociąg ruszył. Ja rozumiem, że mam lecieć. Jak? Podążaj do sygnału. To daleko mnie to nie wyrzuciło do góry. Bez sensu. Juan! Tracę sygnał! Juan! Albo miał po zadaniu. Kurwa! Juan, straciłem sygnał! Kurwa! Nie podoba mi się to, Aiden. Albo Matt odkrył, że ich śledzimy, albo temu Leo rozstroił antenę. Sprawdzę antenę, powiedz, gdzie jest. Najwyższa wieża w okolicy. Antena jest na dachu. Daj znać, jak wejdziesz na górę. Nie spodziewałem się czegoś takiego, szczerze powiem. Pośpiesz się, Aiden. Jeśli Matt nas przejrzy, będziemy mieć przejebane jak weganin na teksańskim grillu. Lecz jak najszybciej potrafię. Ile porównanie. Mam jeszcze czasu? Nie wiem, ale na twoim miejscu bym się śpieszył. Spokojnie, ja zbieram rzeczy. Dokąd ja mam iść, jak daleko? O kurczaki, kawał drogi. Ach.
kawał drogi w nocy. Było śmieszniej. Mnie zależy akurat na tym podmuchu. By ultrafiolecik. Dawaj jeden, dawaj, nie mamy czasu. Jest antena cała. Jest ta miejscówka? Nie, ale już blisko jestem. Jest gdzieś tam, tak? Tam sobie są bandyci na bank. Jak? I to jest pewnie nad nimi. Na dachu tego tamtego, czy na tym? Może i na tym. Ksiądz zacznę wspinać. Myślę, że to będzie rozsądniejsze. O. Masz jakieś wieści od Lawan? Nie. Jeszcze raz. Gdzie ona jest, diabła? Nie wiem, Frank. Nie mogę ci teraz pomóc, sorry. Co chcę swoje sorry? Lawan ma listę ludzi do odstrzału i obsesję na jej punkcie. Podejrzewam, że sama przez nią zginie. Mówię ci jeden. Musisz wziąć się w garść, Frank. Dam znać, jak Lawan się odezwie. Nie złapał się. Jeszcze dead. O matko. A już tak dobrze mu szło. Ciekawe skąd mnie teraz zruszy. Dobra, nie ma tragedii. Zawsze lepiej stąd niż, wiecie, biec tu, że nie wiadomo odkąd. Ale myślę, że już zdążyliście przywyknąć, że ja często ginę i przypałuję, więc... To już chyba na was nie robi wrażenia, co? Powiedzcie szczerze sami. Dobra. Jestem coraz wyżej, ale czy jestem coraz bliżej? To pojęcia zielonego nie mam. Co ja mam tak na góra skoczyć i liczyć na to, że tam coś jest, żebym się złapał? Shit! Ale gdzieś doskoczyłem. Dobra, mamy punkcik parkouru. Skok po lądowaniu, sprawny biegacz, kombinacja ścienna. Jak to się robi? Łącz tik-taki, bieg po ścianie w dłuższe kombinacje. Spoko, ale dobra, bo tutaj te podstawowe damy, że to nam się w fajną później całość ułożyło. Ciekawe, czy to mi zaprądzi tędy? Kurczę, raczej nie. No bo tu... Nie... Czekajcie. Nie wyszło.
Ale tu chyba nie miało wyjść. Nie, tam i tak jest klapa jakaś. Także tutaj trzeba. Tylko teraz kwestia. Mam się złapać tego i skoczyć na tamto. Jak czy siak ja muszę skoczyć na tamto, więc... Spokojnie. Teraz znowu ten bok tu teraz zawinę. Ooo! Sobie zawinąłem. Wróciłem do punktu wyjścia. No skakuj, no co ty. Trochę może się zejść przy tym, także cierpliwości, moi drodzy. Wyżej nie mam pojęcia, jak to zawinąć później. Ale nie wiem, czy jest sens, czy ja mam tutaj się do góry dostać. No teoretycznie na ten budynek wchodzę. Ach, ach, ach. Doskoczył. Dobra, tu jest popka. Też nie? Też nie, jeszcze spadłem. Aj. Ja myślałem, że to już tą trzeba się tam do góry wbić. Chciałbym się tam jak najszybciej dostać i kończyć. Kurczę. Zawsze pokomplikują. Ten jeszcze pogania, że tu wiecie, niby czasu nie ma, niby czasu nie ma. Jak nie ma czasu, zobacz ile ja mam zgonów. Ja mam czas na wszystko. Jest szansa, że ja coś źle kminię, że nie tam powinienem. Nie tam gdzie lecę, powinienem lecieć. Oczywiście, że jest taka ewentualność. Nie przeskoczę tam na drugą stronę. Także nie wiem, czy ja bym musiał tędy spróbować. Ja mam faktycznie dalej cisnąć tu. Ja bym jeszcze raz spróbował na tą drabinę. Jestem, dobra, nie spadłem. Najważniejsze. Nie do Twittera. Nie do Twittera się tam. Czyli to nie tędy. Mamy alternatywnej opcji. Mi się wydaje, że ja kółko tu po prostu robię. Oczywiście, że ja tu kółko robię.
kurczaki, no. Na bank muszę tu wlecieć, ale jak? Oj, oj, oj. Na te wyższe muszę się dostać, a ja nie umiem. Bo on się nie dopuszcza, żeby tam do góry się wbić. Ma szans. Gdzie? Życiu. Coś czuję, że utknę tu na dłużej. Najwyżej potnę ten materiał, zobaczę. Żeby was nie nudzić tym. Spadowy. Kurde, jeszcze nie trafiłem. Jeszcze spadłem, no. Dawaj go. One są strasznie wysoko. I może się kurczę, bo ja skoczyłem z tej czy z tej? Jak nie w tamtą, to w tą, którąś musi pójść. Kurde, ja chyba tym niżej szedłem, ja cały czas myślałem, że ja tym szedłem. O, gdzie wlezę? Ostrza, szczona łopata, przepraszam, i szmaty. Jest jakiś postęp, bo tu jeszcze nie byłem. To co dalej? Jest, to jest ta drabina, co ja na nią wleźć nie mogłem chyba. Ja od drugiej strony raz mi się udało wskoczyć. Dobra, to znaczy, że jest jakiś postęp. Trochę mi się lżej zrobiło na sercu, ale jeszcze nie dotarłem tam, gdzie mam dotrzeć. Strasznie tam ciężko wleźć. Pokomplikowali to jak tylko mogli. Czy będę musiał chyba przez ten budynek tu przejść. Jak będzie pusty, to nie widzę przeszkód. Szyb windy, a w nim ultrafiolet. Ultrafiolet, jak wiecie, zawsze mnie odrobinę pociesza tym jestestwem. Ale już słyszę, że gdzieś coś jest. To on mi nie ładuje się?
zaskoczy, w sensie, że stopnia prze... No, dopiero teraz zaskoczył. Jesteś już? Nie. W drodze! Dlaczego to tyle trwa? To wysoki budynek! Ta szlachetna sztuka szpiegostwa mnie wykończy! Cóż, taka praca. Daj znać, jak dotrzesz na szczyt. Jaki sprytny, kurde. Niech sam tu przyjdzie. Cię powspina. Jeszcze najlepsze to, że nie jestem pewien, czy to jest na bank ten budynek, nie? To tak, żeby było jeszcze zabawniej. Jak będą jakieś przemieńce. Moje ulubieńce. Że one się przemieńce nazywają, a nie jakieś przerażaki. Ciekawe, czy w dzień tutaj siedzą zombiaczki, czy nie. Właśnie troszkę, powiem wam, głowa rozbolała z nerwów, że nie mogłem tam skoczyć. Cały czas byłem tak blisko. No i czy to nie koniec katorki? Natomiast zaczyna się przejaśniać. Widzicie piękny wschód słońca nad Ville d'Or. Podziwiajcie, podziwiajcie. Poskoczę? Muszę, bo nie ma żadnego dochwytu, nic. Kurczaczki. O, poszło. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o noc. O matko. Znowu jakieś hardkorowe podejście. To jest najgorsze, że nie widzę, co jest za rogiem, że tak sobie zażartuję. Rozkoczy. No, mam to. Się bałem, że nie dosięgnie. Muszę ci coś powiedzieć. Znowu Frank się obudził. Teraz się zebrało na rozmowy, chłopie. Od niego i wieżowca VNC. Mieliśmy plan, Aiden. Frank! Możemy to odłożyć? Ale Hakon wszystko spierdolił. To jest teraz najważniejsze. Zostali przeciwko mnie i po prostu nas zostawili. Ona nigdy mu tego nie wybaczyła. Ale to jest hardcore. Kompletnie ją to rozwaliło, Aiden. Nic nie piła. Nic nie jadła przez tydzień. No i prawie wróciła przez to do cipania. A ten kutas po prostu ją zostawił. No, to zaraz się mi skończy stamina. Okej, czyli tu jeszcze nie byłem. Nieprzeszukane są rzeczy. Dobra wskazówka. Jakbym zabłądził, się znowu zastanawiał, czy ja już tu byłem, czy nie byłem. Tego typu prezenty mi dają odpowiedź, że nie byłem. Teraz będę musiał dorabiać wytrychy. A jak? Cyk, szybka produkcja. Zrobię ze 20, może nawet. A ja robię noże do rzucania. Brawo, ja. Też się przydadzą, także spoko. Few moments later. Od razu kilka strzał. Dobra. I walczymy z zamkiem.
to w żadną stronę mi nie... O! Aj, minimalnie. Poszło. Co to jest? Młotostrzał. A, przerobiony na ten. Dobra. Myślałem, że broń palna, ale z tego co wiem, to chyba nie ma broni palnej. Chyba, że gdzieś jako tam pojedyncze. Znaczy, broń palna jest, tylko nie ma amunicji chyba do tej broni palnej. I co? I dalej wspinaczka. Powiem wam, nie zazdroszczę Aidenowi. Życia. A to dopiero na razie wieżę uruchomimy. Będzie tu do końca zadania. Okej, okay, nagranie. Walimy. Dziennik nocnego biegacza, wpis numer 6. Nocny biegaczu. Jest. Za kogo Frank się uważa? Z jednej strony gada tyle o moim potencjale, a z drugiej oskarża mnie o lekkomyślne zachowanie. Mówi, że naraziłem innych w tamtej ciemnej strefie po tym, jak uratowaliśmy tę matkę i jej dzieci. Cóż wam, przecież ogarnęliśmy temat, nie? Czy sukces jest lekkomyślny? Rzucam jakimiś tekstami o tym, że mój metabolizm nie radzi sobie z kolejnymi dawkami. Dobra, już widzę, co mnie tu czeka. Tak, temu wiarę, tatku? Moje wyniki zawsze były doskonałe. Jak mam być szczęśliwy? Aiden, doszedłeś już? Nie. Jeszcze chwila. Nie możemy ich kupić. Brzydko, dziwnie to zabrzmiało. Jak się mnie chłop pyta, czy już doszedłem. Jaki by to kontekst nie był, brzmi to dziwnie, co najmniej. Tam się muszę do samej góry dostać. Ja tak lubię sobie pokomplikować, wiecie. Czy tutaj też nie będzie jakoś super łatwo? Czemu on tego nie złapał? Się spadł. Czemu? A, wiem czemu. Trzymałości się skończyło. Oj, Matyldo. Dobra, to nie koniec. Pocieszył się chłop chwilkę. Ale to by było na tyle. Z radości. Muzyczka podkręca. Podkręcamy tempo. Jedziemy. No, tu są tylko dwa ramionka. A, na ten powinienem skoczyć, dobra. Puszczaję chociaż. Dobra, spadłem. Teraz wyżej. Powinienem na te pierścienia skoczyć. Dobra, jestem na górze. Jeszcze antena nie jesteś. Została włączona.
włącz ją i ustaw odpowiedni kanał. Dobra, to teraz idź do mapy. Taka faza. No i co? Leć. Włącz. Okej. Mamy sygnał, ale jest niestabilny. Pociąg jest na innej trasie, jedzie na wschód. Nie możesz zgubić sygnału. Rozumiesz? Jazda! Chyba sobie. Kurwa. Ejden, masz te swoje skrzydła, ten cały lot. No mam, mordo, ale... Użyj ich! Ty myślisz, że to tak łatwo się tym lata? Chciałbym mieć na trasie jeszcze jakąś pomoc w postaci prądów powietrznych. Lewa, kurwa, kurwa! Nie mamy tam już nadajników. Demulem gówno ustawi. Co za tu jajca? Nie wlecę na dach, nie ma szans. Leć, Aiden. Musimy dowiedzieć się, co kombinują te gnoje. Leć, no. Jeśli zgubisz sygnał, Matt zniknie na zawsze z naszymi lampami. No dobrze, słuchaj, staram się, no ale nic na to nie poradzę, że jest jak jest. Jack rozpoczął już swoją operację. Wygląda na to, że jeden z jego ludzi morduje oficerów renegatów. To chyba dobrze. Dla tak Matt, średnio. Tak, ale dla miasta? To się wojna. Pospiesz się, Aiden, biegnij! Dobrze, że to jest dzień chociaż. Jedyny plus tego tutaj teraz. Widzisz go? Jeszcze nie. Dam ci znać, jak coś łapie. No ale co jest? Tam do metra wbić, czy co? Kurwa! Juan pociąg odjechał. Zgubiłem sygnał. Jak zgubiłem sygnał? O co chodzi? Nie powinienem tu chyba skoczyć. Zabiję się, niech ruszy jeszcze raz. Coś za szybko chyba skoczyłem. Weź się odroć. No, zdecydowanie za szybko skoczyłem. Dobra, ostatnia próba. Jak mi się tym razem nie uda go tu złapać, to mamy sygnał, na dzisiaj ale jest wystarczy. Pociąg jest na innej trasie, jedzie na wschód. Nie możesz zgubić sygnału. Rozumiesz? Jazda! Rozumiem. Ty myślisz, że to tak łatwo się tym lata, nie? Lewa, kurwa, kurwa! Nie mamy tam już nadajników. Demulem gówno ustawi. Temu za tu jajca. Leć, Aiden. Musimy dowiedzieć się, co kombinują te gnoje. Za pierwszym razem się zawinąłem. Nie wiem, co tam się wydarzyło. Mamy sygnał, zniknęło. Ale jest niestabilny. Dobra, pociąg słuchajcie, jest ostatnie na podejście czas, na dzisiaj, na tym odcineczku i będę kończył. Sygnał. Rozumiesz? Jazda!
Zostawię was w niecierpliwości do następnego, jeżeli mi się tym razem nie uda i tyle. Ejden, masz te swoje skrzydła, te całą lotnię, czy co to jest? Użyj ich! I to już! Nawet do tego prądu tam powietrznego nie doleciał, trochę słabo. Tą paralotnię chyba ulepszyć gdzieś, nie? Nie mamy takich tajników, debulem gówno ustawi. Temu zaczuli jajca. Leć, Ejden. Musimy dowiedzieć się, co kombinują te gnoje. Jeśli zgubisz sygnał, map zniknie na zawsze z naszymi lampami. Jack rozpoczął już swoją operację. Wygląda na to, że jeden z jego ludzi morduje oficerów renegatów. To chyba dobrze. Dla mapa tak, ale dla miasta? Uważnie, złapał się w tą pościel? Pośpiesz się, Ejden. Biegnij! Wtedy też tu doleciałem i co dalej? Tam jest metro, a ja tu krążyłem jak babol. Widzisz go? Jeszcze nie. Dam ci znać, jak coś złapię. Kurde. Kurwa! Juan, pociąg odjechał. Zgubiłem sygnał. Dobra. Słuchajcie, koniec na dzisiaj. Pokończymy dalej ten temat na następnym odcinku. Nie mam mocy, rozbolała już mowa. Także pozostańcie w niecierpliwości. Słuchajcie, ciąg dalszy nastąpi. Do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Nie dajcie się gryzoniom, tak jak ja to robię do tej pory. I do usłyszenia następnym razem. Cześć.